przyszła do mnie kobieta z bardzo głębokim przekonaniem, że głaskanie, w tym przypadku męża, nie daje żadnych dobrych rezultatów, a wprost przeciwnie. Od głaskania mąż może się rozpuścić jak dziadowski bicz. I dlatego ona nie będzie męża głaskać, nie będzie męża chwalić i nie będzie podziwiać dla dobra rodziny. Ja wiem, że to jest bardzo trudne do zrozumienia dla niektórych kobiet. Ponieważ wiadomo, że niegłaskany mąż jest niewiele wart, a głaskany mąż jest zbyt szczęśliwy, żeby był mężem, na którym można polegać. I dlatego bardzo trudne dla zrozumienia, dla kobiet do zrozumienia jest, czemu te chłopy, które są niegłaskane, są takie głupie. Bo jak się chopa nie głaszcze, to mu rozum się nie rusza. A jak mu się rozum nie rusza i nie tupie, to wtedy z tym chopem dzieje się dziwna rzecz. On się robi mało interesujący. Niegłaskany chop zajmuje pozycję kanapową i przestaje być cudownym kochankiem. I dlatego, drogie panie, jak chcecie mieć cudownego kochanka, to głaskać ile wlezie. To jest jedyna szansa, żeby wasz chop był prawdziwym, niezwykłym, cudownym mężczyzną. Głaszcie swoje chopy. Jeżeli chcecie mieć cudownych kochanków, bo jak nie chcecie, to możecie się ograniczyć do krytykowania.